Jak co poniedziałek, magazyn sportowy, witają Łukasz Starowiejski, Przemysław Paczkowski. Dzisiaj polecam uważnie słuchać naszej rozmowy, bo będzie coś dla fanów siatkówki, coś dla fanów żużla, a dokładnie bilety. Jak je zdobyć, to powiemy oczywiście w trakcie programu. A zaczynamy dzisiaj od piłki, bo to teraz temat numer jeden. Reprezentacja Polski zwycięstwem z Estonią przywróciła odrobinę wiary w awans na Mistrzostwa Europy, ale przed Polakami jeszcze ostatnia przeszkoda, Walia. O jutrzejszym meczu porozmawiamy z naszymi gośćmi. Jacek Kurowski, TVP Sport, który reprezentację Polski od kulis zna bardzo dobrze, oraz telefonicznie były reprezentant Polski Marcin Mięciel. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Czy wróciła wam, panowie, wiara w reprezentację Polski po meczu z Estonią? To może, chciałem to zepnąć trochę na Marcina, żeby Marcin pierwszy powiedział, ale skoro ode mnie, to czy wróciła wiara? Ona taka chwiejna bardzo jest, ta wiara, jeszcze taka niepewna, nieugruntowana. Na podstawie jednego meczu nie da się jej zbudować na nowo i ona nie może być taka bardzo mocna, bardzo silna, taka przekonująca. Natomiast są argumenty za tym, żeby Walię pokonać, bo to nie jest rywal nie wiadomo jaki silny, natomiast ma swoje argumenty w postaci tego, że gra u siebie przed własną publicznością. Wydaje mi się, że 51-49 na korzyść reprezentacji Polski. Też. I trochę, no wiadomo, serce bije mocniej zawsze, kiedy zbliża się mecz reprezentacji Polski. Argumentów takich merytorycznych jest trochę, natomiast Walia też ma swoje. To za chwilę o argumentach porozmawiamy, a pytanie o wiarę do Marcina najpierw. No wiadomo, jak wiara jest w narodzie, tak? Mi się wydaje, jako były piłkarz, że wiara jest w reprezentantach po tym meczu, co było. Pomimo, że graliśmy z bardzo słabym zespołem, gdzieś tam przed meczem nie dowierzaliśmy, że będzie to tak lekki mecz, tak? To, co wcześniej oglądaliśmy, baliśmy się, że mimo słabego przeciwnika będziemy się męczyć, gdzieś strzelimy 1-0 i ten oddźwięk będzie słaby. Oddźwięk jest bardzo dobry. Przede wszystkim na pewno bardzo dobrze czują się reprezentanci, tak? Zieliński, który nie gra w klubie, gdzieś tam słabiej czuje się w tym klubie, nie gra dużo minut, przyjechał na reprezentację, zresztą o tym mówił w wywiadach, że czeka na tę reprezentację, przyjechał, strzelił bramkę. Myślę, że jest na 100% przygotowany i chętny do gry, tak? Dało mu to bardzo dużo, taki właśnie mecz z takim słabym przeciwnikiem. To, że wygraliśmy wysoko, praktycznie cały nasz zespół zagrał dobrze, no na pewno duża wskaza, dużym minusem jest obrona, ale poza obroną naprawdę jesteśmy podbudowaniem tym meczem, pomimo, że to był słaby przeciwnik, ale pamiętamy wcześniejsze mecze historyczne ze słabymi przeciwnikami, że nie zawsze to dobrze wychodziło, tak? Także czyli ja wierzę, myślę, że reprezentanci wierzą, a w Polsce wiadomo, jak to jest przed meczem, dużo będzie niedowiarków, ale miejmy nadzieję, że... Nie, przeciwnie. Ja bym uważam, Marcin, że przeciwnie jest właśnie. Dużo niedowiarków jest na długo przed meczem, a na godziny przed meczem wszyscy mówią, nie, no nie ma szans, musimy tą walię pokonać. No tak. Ale jak się rozmawia na dworzu, tak, a na dworze, chodzi się po mieście. Z Warszawy jest, na dworzu. No to, że panowie. Ludzie pytają cały czas, tak? A jak to będzie? Będzie ciężko. Ale tak to jak już. Ciężko, no nie oszukujmy się, nie jesteśmy Brazylią. Ale tak jak już powiedzieliśmy, wielokrotnie tutaj padło, to była Estonia jednak i też patrząc po statystykach po tym spotkaniu, no zmiażdżyliśmy totalnie Estończyków, no ale czy teraz to będzie tak, jak też wszyscy mówią, że Walia to jest w ogóle inna skala, inny poziom w ogóle, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie i też inna skala, jeżeli chodzi o zawodników, Jacek? No pewnie, oczywiście, że tak. My graliśmy przede wszystkim z Estonią godzinę z przewagą jednego zawodnika. Zgadzam się tutaj z Marcinem i to też podkreślamy od w zasadzie ostatniego gwizdka w meczu ze Estonią, że martwilibyśmy się bardziej, gdyby to było 2-0, 1-0, gdyby to był taki mecz jak z Wyspami Owczymi, że do 70 minuty nic w zasadzie, że nic nie potrafimy skonstruować, nie potrafimy żadnej sytuacji stworzyć, a jak już są te sytuacje, to one wyglądają blado. A tutaj nie, tutaj graliśmy z przekonaniem, z wiarą, z sytuacjami, jeśli ja nie mam to pierwszy raz przed oczami, ale jeśli prawdą jest, że 80%
85% posiadania piłki na rzecz reprezentacji Polski, no to to jest rzeczywiście miazga. To jest pełna dominacja. To ja w ogóle nie kojarzę takiego meczu. Ja też nie kojarzę. Ale ja wierzę Pawłowi Dawidowiczowi, który powiedział, że on nie pamięta w seniorskiej piłce, żeby grał w meczu, w którym jego drużyna miała taką przewagę, jak w meczu z Estonią. Weźmy pod uwagę, że no, gra ten zawodnik w lidze włoskiej od wielu lat. Grał też w Portugalii i ma pewne doświadczenie, tak jest pod 30, więc wie, co mówi. Natomiast z Walią będzie inna intensywność, inny przeciwnik zupełnie, przeciwnik przekonany o swoich umiejętnościach, przeciwnik posiadający za sobą trybuny, piłkarsko dużo mocniejszy, no a przede wszystkim nie będzie czegoś takiego, że Polacy będą mogli do połowy w zasadzie sobie rozgrywać piłkę tak, jak będą chcieli, że będą sobie wymieniać pozycje, że Nikola Zalewski będzie miał 5-7 sytuacji, że będzie miał dośrodkowania. To się nie wydarzy. To będzie mecz też fizyczny, naturalnie, chociaż nie chciałbym tego sprowadzać do takiego pojedynku tylko bark w bark, goleń w goleń. Bardziej wydaje mi się, że tu będzie dużo zaangażowania, dużo biegania, ale też dużo jakości piłkarskiej. Zupełnie inna historia. Ale to będzie fizyczny mecz, bo przecież też, są zawodnicy, którzy grają w Premier League i w drugiej lidze angielskiej. Ale oni grają dobrze w piłkę. Ale oni grają po prostu dobrze w piłkę. Walia się zmieniła też mocno. Zasadą jest intensywność w Anglii. Oni wszyscy grają na co dzień w takich klubach, gdzie ta intensywność jest znacznie większe niż gdziekolwiek indziej w Europie. I na to musimy się przygotować, na to bieganie box to box, cały czas wzdłuż linii, na obronę, na poświęcenie, na ataki, na próbę ich zatrzymania, na szybkie podania, na dokładność, ale przede wszystkim na, chyba już to powiedziałem, na poświęcenie. Tutaj trzeba będzie się poświęcić. Poświęcić swoje ciało, poświęcić swoją głowę, żeby wyrwać to zwycięstwo. Bo to nie będzie tak, jak w meczu z Estonią, że pada jedna i kwestią czasu będzie druga, trzecia i czwarta. Nic z tych rzeczy. Tu może być mecz cios za cios. Tu może być mecz gol za gol. Kuksaniec za kuksańca i rzut wolny za rzut wolny. Rzut rożny za rzut rożny. Ja sobie tak ten mecz wyobrażam jako naprawdę batalię. Taką fizyczną, mocną, ale też piłkarską, męską batalię. Panie Marcinie, Walia nam nigdy chyba nie leżała. Przeciwnie. Znaczy, jeżeli chodzi o statystyki, tak. Jesteśmy naprawdę, nam leży, to tak można popatrzeć, że nam leży. Mi się wydaje, że to, co powiedziałeś przed chwilą, wszystko się zgadza, ale będą fazy przejściowe, gdzie będzie nam łatwiej, będziemy grali częściej z kąty, tak? To lubimy. To jest kwestia, jak ustawi Michał Probierz zespół, tak? Czy jednak pozmienia trochę w obronie, zagramy może na czterech obrońców, wystawimy może tego Grosika szybkiego właśnie na takie fazy przejściowe, zabezpieczymy z tyłu. No ciężko powiedzieć, to wszystko zależy od Michała. Ja mimo wszystko mówię, wierzę w ten zespół, aczkolwiek cały czas się boję, bo ten mecz z tym słabym zespołem pokazał, że cały czas mamy największy problem, który się nie zmienia, czyli gra obronna. Jedna akcja, jedna bramka. Tak? Ja się nie czepiał tej jednej akcji, zasnęli. A tak naprawdę, moim zdaniem, jeśli chodzi o Estonię, to nie było żadnego sprawdzenia formacji obronnej, po prostu. Poza tym, że zasnęli. Ta eliminacja pokazała, że mamy problem eliminacje, i ta tak. jedna akcja to potwierdziła. Tak? To nie możemy przysnąć. Jak teraz przysniemy w tym meczu, no to już możemy tego nie odrobić. No właśnie. To znaczy, to jest największy problem, tak? Pamiętając, Marcin, bo ty pewnie pamiętasz mecz za Czesława Michniewicza, kiedy graliśmy z Wanią, wygraliśmy z nią 1-0 na tym samym stadionie, na którym będziemy grać jutro. I ten mecz z Wrocławia też, kiedy przegrywaliśmy z Wanią, udało nam się odwrócić losy tego meczu. Natomiast to było jakiś czas temu. A ta nowa reprezentacja, poniekąd nowa, nazwijmy ją właśnie nowym projektem, również Michała Probierza, grała taki bardzo wyczerpujący i wymagający mecz w Tiranie z Albanią. Ja bym do tego meczu porównał. To znaczy, wydaje mi się, że Walia może zagrać dokładnie tak, jak grała Albania, czyli od samego początku rzuci się na nas, będzie miała ochotę rzeczywiście szybko zdobyć bramkę i to, co powiedziałeś, trzeba się będzie odpowiednio umiejętnie ustawić, żeby wyprowadzić kontrę, przetrwać te pierwsze 15-20 minut na pewno naporu, takiego zdecydowanego, intensywnego naporu przeciwnika. Tak ten mecz widzę, a jeśli chodzi o historię, no to w zasadzie jeden mecz, tak, przegrany, 73 rok, a poza tym nie mamy problemu z tym przeciwnikiem. I to początek pięknej drogi był, bo to była porażka w eliminacjach Mistrzostw Świata, które na koniec skończyliśmy te Mistrzostwa Świata na trzecim miejscu. I no tak, to 7 zwycięstw, 2 remisy, więc statystyka dobra. A ja zapytam jeszcze Marcina Mięciela odnośnie napastników, bo w tych obu meczach, o których wspomniał Jacek, gole strzelał Karol Świderski, więc pytanie, czy to będzie taka nasza tajna broń, Karol Świderski na ten mecz z Walią?
Oby tak było. Ja jakbym wystawiał skład, mimo wszystko Karola Świderskiego bym posadził na wstę i go wpuścił w drugiej połowie, tak? Zagrałbym trochę bardziej defensywnie. Postawiłbym na czterech obrońców, zabezpieczyłbym boki, miał bardziej bokami i zostawił lewego z przodu, tak? I tak bym zagrał. Karol Świderski pokazał niejednokrotnie, że wchodząc daje bardzo dużo. Lewy jest w bardzo dobrej formie, strzela bramki, to będzie trochę łatwiejszy mecz dla niego, tak? Bo w tym ostatnim meczu, pomimo że graliśmy ze słabym rywalem, nie ma za dużo sytuacji, bo wszystko działo się w polu karnym, było bardzo gęsto, ciężko było się znaleźć w sytuacji podbramkowej, ale dużo robił dobrego dla innych zawodników, dlatego nie strzelał. Teraz mimo wszystko myślę, że lewy będzie miał więcej tych sytuacji i będzie mu łatwiej, ale tak jak powiedziałem, ja bym postawił, mimo wszystko będę się upierał na obronę, bo nie możemy sobie pozwolić na stratę bramki w tym meczu. No dobrze, ale Michał Probierz cały czas gra trzema obrońcami. To teraz nagle by zmienił na decydujący mecz ustawienie? Myślicie, że tak... pracowałem z nim i często zmienia pod mecze, różne warianty stosuje. Naprawdę, niejednokrotnie chyba pokazał, że może zaskoczyć, tak? No, nie wiem, czy on to zrobi, ja bym tak zrobił. No. Ja bym tak zrobił, tym bardziej patrząc, że tak jak mówię, tracimy w każdym meczu bramki. Tu będzie dużo stałych fragmentów gry, tu potrzebujemy zawodników naprawdę... nie robiących błędów, a ostatnie wszystkie mecze praktycznie eliminacyjne pokazały, że cały czas te błędy nam się zdarzają, także musimy mimo wszystko to zmienić, tak mi się wydaje. Myślę, że Marcin na pewno zna lepiej trenera Michała Probierza niż my, ale też stawiam znak zapytania, czy biorąc pod uwagę to, co mówi selekcjoner, że to nie jest czas na eksperymenty, że raczej sprawdzony skład, że raczej dopracowywanie w szczegółach tego, co udało się już wypracować, czy to nas nie upoważnia, żeby sądzić, że jednak to będzie trójka obrońców i ci, którzy są na wahadłach, będą też uwrażliwieni, żeby zabezpieczać tyły. Nie wiem, Marcin, czy się zgodzisz, czy czasem kluczową pozycją może nie być środkowy pomocnik, bo zupełnie inaczej grał Jakub Piotrowski w meczu z Estonią, grał nieco wyżej, był ustawiony, zachęcał go trener do tego, żeby był blisko Roberta Lewandowskiego czy Karola Świderskiego, czy tutaj właśnie ten środek nie będzie kluczowy. Ja się zastanawiam tutaj nad Bartoszem Sliszem, nad właśnie Jakubem Piotrowskim. Nie wiem, czy tutaj jakiejś korekty nie będzie. No ciężko powiedzieć, tak jak powiedziałem. No, Michał Probierz nieprzewidywalny, na pewno coś przygotuje na walię, ale mówię, no musimy być skoncentrowani od pierwszej do ostatniej minuty. Przede wszystkim podtrzymaliśmy na grze obronnej jako cały zespół i myślę, że kluczem są wahadła, tak, w tym meczu. Myślę, że to, co teraz oglądałem jakąś tam analizę, że środek pola zagęścili Walijczycy, bardzo łatwo jest przejść wahadłami, gdzie te wahadła mamy naprawdę na dobrym poziomie i myślę, że ostatnie mecze pokazały, że to są kluczowe nasze. Kluczowi nasi zawodnicy, tak? Pytanie, czy to będą wahadła, czy skrzydłowi, bo według twojej teorii to byliby skrzydłowi. Według teorii Jacka, wahadła. Przede wszystkim, którzy wygrywają pojedynki 1-1, bo to będzie ważne. To, co Zalewski robi w ostatnich meczach, takich zawodników potrzebujemy, tak? I ich mamy. To ja zapytam was w takim razie, czy wystawilibyście Janka Bednarka w meczu z Walią? No pewnie, że tak. No to jest, ja się tutaj zgadzam z Łukaszem, że choć pewnie zaraz będzie kontra ze strony Marcina, że przy prowadzeniu 5-0 jest lekka drzemka, tak? Jest pewność, że ten mecz już się nie wymknie spod kontroli, że wszystko idzie zgodnie z planem. Przepraszam, że ci przerwę, ale jednak w przypadku Bednarka to trochę za częste te drzemki są. Możliwe pytanie znowu, czy gmeramy przy tej obronie, czy nie gmeramy przy tej obronie. To jest trochę tak jak niedawno rozmawiałem z trenerem Nikolą Grbiczem, który powiedział, że jeśli miałby karać każdego zawodnika za jeden jedyny błąd, to w zasadzie non-stop byłaby rotacja i nikt nie miałby pewności siebie. To jest, powiedział tym Marcin, to jest współodpowiedzialność. Wszyscy muszą czuć się odpowiedzialni za wynik tego meczu. Okej, ostatnim ogniwem mógł być Jan Bednarek, ale ta akcja bramkowa zaczęła się nieco wcześniej. Tam się ktoś jeszcze poślizgnął przecież, prawda? Więc to nie jest tak, że całe zło tego meczu, tej obrony, to jest wszystko jeden człowiek. Z tym bym się po prostu nie zgodził, albo inaczej polemizowałbym. Tutaj potrzebna jest rzeczywiście odpowiedzialność, świadomość tego, że błędu nie można popełnić, nastawienie się na taką fizyczną walkę, no i uważność, tak? No, żeby po prostu ci piłkarze wszyscy byli jutro na odpowiednim poziomie koncentracji, żeby jej nie stracili. Panie Marcinie? Ja powiem szczerze, że bym zmienił Janka Bednarka. Na kogo? To, że on robi błędy, to jest jedna rzecz, ale on to czuje teraz w sobie, że zrobił w ostatnim meczu, w takim meczu błąd. Może nie czyta prasy, nie dochodzi do niego ta krytyka, ale piłkarz o tym myśli, tak? Ale widział Szczęsnego na pewno po meczu. No właśnie o to chodzi. I on o tym będzie myślał przed meczem i mówię, no...
Przeważnie jest tak, że jak zawodnik myśli o takim rzeczy, to taka drugi raz się taka rzecz zdarza. Także ja myślę, że i dla niego, i dla całej reprezentacji było dobrze, żeby odpoczął. Oczywiście po rozmowie indywidualnej z trenerem, że trener inaczej to widzi, że chce mu dać szansę w innych meczu. Teraz to jest mecz za bardzo ważny i dla niego, i dla reprezentacji, to, tak, żeby grał. To kto za niego? Za dużo to jest ryzyko. Kto za niego? No to już trener widzi na treningach. Trener najlepiej... Jest Bartosz Salamon, jest Paweł Bochniewicz. No jest... Ja postawiam na Salomona, tak? W takim meczu, gdzie musimy walczyć, gdzie musimy na każdą piłkę rzucać się, można powiedzieć, tak? Bo tak będzie przy strzałach. Po prostu musimy grać tak jak kiedyś Glik w obronie. Po prostu każdą piłkę musimy zblokować. To Salomon by był chyba najlepsze rozwiązanie w tym momencie. No dobrze, to ja chciałbym jeszcze, panowie, żebyśmy sobie skonstruowali jedenastkę, ale zanim ta jedenastka na mecz z Walią, to zapytam, jak zatrzymać Walię? No bo tutaj mamy kilku zawodników, którzy naprawdę wybijają się ponad przeciętność, czyli mówimy o skrzydłowym Brennanie Johnsonie z Tottenhamu, tam prawie 50 milionów, jeżeli chodzi o wartość, ale wiadomo, pieniądze też nie grają. Neco Williams i David Brooks, który był najlepszy w meczu z Finlandią, to jest środkowy pomocnik, więc czy w jaki sposób zagrać, żeby gdzieś tam zamknąć te możliwości ofensywne Walii i skupić się na strzelaniu bramek? My musimy mieć świadomość tego, że to nie będzie mecz, w którym będziemy mieli 18 sytuacji, czy tutaj 10 celnych strzałów na bramkę. To się może skończyć jedną sytuacją, tak jak w ostatnim spotkaniu, kiedy Lewandowski zagrał piętką do Świderskiego. Myślę sobie, że jak Walijczycy będą analizować, a pewnie już to zrobili, mecz z Polską, no to Robert Lewandowski, wiadomo, pod szczególną ochroną, i tutaj nie wiem, jak Marcin powiedział, że będzie łatwiej Lewandowskiemu. Ja widziałem wiele meczów, kiedy Lewandowski był sam i kiedy nie było mu wcale łatwo, kiedy przez tych obrońców był osaczony, w zasadzie nie mógł nic zrobić w pojedynkę. Natomiast nie wiem, czy tutaj, ja generalnie składu bym nie zmieniał, ja bym zostawił taki skład, jaki jest, jaki był w meczu z Estonią. Natomiast trzeba będzie przygotować się na to, że tych sytuacji będzie niewiele, że jeśli już będą, to trzeba je rozegrać bardzo dokładnie. Kluczowy będzie moim zdaniem może nie tylko Robert Lewandowski, ale Piotr Zieliński i Jakub Piotrowski. O Nikoli nie trzeba nic mówić, bo jeśli zagra, i on, zachęcałbym, żeby nie rezygnował ze swojej gry, żeby nie rezygnował z indywidualnych pojedynków, żeby grał do przodu, żeby dogrywał, kiwał się, dryblował i tak dalej, i tak dalej. I tak trzeba zagrać z Walią. Absolutnie nie za podwójną gardą. Naturalnie, tak jak powiedział Marcin, są takie momenty przejściowe, kiedy trzeba wyczekać przeciwnika, nie wszystko naraz, ale jednak nie bałbym się tej Walii, po prostu. Marcin, krótkie zmiany, mamy minutę, więc krótko, jak byś widział jedenastkę w Cardiff? Znaczy, tak jak powiedziałem, no, Bednarka na pewno zamienia Salomona i myślałbym mimo wszystko o grze na czterech obrońców. To, że oni tak ostatnio nie grali, to nie ma znaczenia, są zawodowcy, często w klubach się zmienia systemy gry i są do tego ludzie przygotowani, także myślę, że na początku mimo wszystko Świderskiego bym zamienił na jednego bocznego obrońcę, ale kogo tam bym wstawił, to jeszcze trzeba po prostu się zastanowić, rozmawiać z całym sztabem, kto najlepiej wygląda na prawej obronie. I tak bym zagrał trochę, mówię, mocniej bym z tyłu zabezpieczył i próbował grać w kontry. Jacek mówi 51-49 dla nas, Marcin mówi... Ja mimo wszystko jestem większej wiary, 70-30. Fantastyczny procent. No to jedziemy na Mistrzostwa Europy w takim razie. Bucherzy mówią 2,75 na Polaków, 2,80 na Walijczyków, czyli remis. Także to wierzmy. Tak. Oby tak było, oby tak było. W takim razie jutro trzymamy kciuki za Polaków, a za dzisiejszą rozmowę dziękujemy. Jacek Kurowski, TVP Sport, Marcin Mięciel, były reprezentant Polski. Dziękujemy, panowie. I słyszymy się za kilka minut w drugiej części. Będziemy rozmawiać o Żużlu. Tak, a przypominam, że będziemy też rozdawać bilety. Proszę poczekać, przed 10:00 będą te bilety.